Was bardzo serdecznie na moim kanale FOPremier, zarówno nowych tutaj subskrybentów, którzy dopiero przybyli na mój kanał i go odkryli, i zarówno tych moich starych, wiernych, zawsze będących ze mną. Witam Was dzisiaj. W tym odcinku będzie troszkę z topowych produktów pod oczy. Stwierdziłam, że jest czas już coś zablaudować właśnie z pielęgnacji, a moja właśnie wierna subskrybentka mnie prosiła o też taki odcinek, więc czemu nie? Ja kiedyś zrobiłam taki top 3 najlepszych kremów pod oczy, ale teraz Wam pokażę te kremy pod oczy, których właśnie ja teraz używam i które sprawdzają mi się. Jeden z nich jest nowym kremem, który chyba nigdy nie był na moim kanale, więc zostańcie ze mną koniecznie, żeby dowiedzieć się, który to krem, o którym Wam chcę wspomnieć. A może zacznę od tego, jak ważna jest pielęgnacja skóry właśnie tutaj dookoła oczu, zarówno tutaj troszeczkę bliżej tej kości tutaj nad oczami, jak i pod oczami, bo to ta skóra jest dużo, dużo cieńsza i oczywiście szybciej się starzeje. Poza tym mamy też zasinienia, różne problemy tutaj z mikrocyrkulacją, więc jest to bardzo ważny krok w naszej pielęgnacji. Ja wiem, że niektóre osoby nie mają jakby czasu tutaj na to, ale ja myślę, że warto znaleźć właśnie te 5 minut rano i wieczorem, czy to rano właśnie tu przy makijażu, żeby wklepać sobie ten krem i później concealer, jeżeli taki macie, i wieczorem właśnie po showerze, po tutaj prysznicu czy kąpieli właśnie sobie tu wklepać ulubiony Wasz krem albo ten krem, który został Wam polecony. Nie będziecie zdziwione, wszystkie te osoby, które należą do mojego kanału dużo, dużo od długiego czasu, nie będą zdziwione właśnie tym kremem. Ten krem gości teraz u mnie na toaletce. On ma dodatkowo jeszcze taki aplikator, jego zapomniałam Wam tu wziąć. Ten aplikator ma na zasadzie, to jest taka szpatułka, ja Wam tu wstawię w rogu zdjęcie, która ma pomóc w mikrocyrkulacji, czyli jeżeli mamy jakieś opuchnięcie obrzęki, to tutaj specjalne 3 rodzaje masażu do oczu załączone w ulotce do tego kremu. Pokażę Wam właśnie, jak to robić. Słuchajcie, ten krem nazywa się Sisley La Integral Anti-Age. Dla wszystkich tych, którzy nie znają i nie są tutaj fanami produktów Sisleya, produkty Sisleya, dla tych, co nie wiedzą, to są produkty takie z wyciągów tutaj roślinnych. Jest to marka bardzo selektywna, bardzo luksusowa, dość droga, bym powiedziała. Niektóre kremy, pomimo że mam wielki sentyment do Sisleya, uważam, że są trochę za drogie. Natomiast to są specjalnie wyselekcjonowane ich produkty i ich technologia. Jak to stoi za każdą marką? Słuchajcie, ten krem jest dość gęsty. Ja Wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie się nie odbijało w lampie, ale on jest właśnie bardzo treściwy, bardzo szybko rozświetlający skórę oczu i właśnie ma za zadanie anti-wrinkle, czyli przeciwstarzeniowe, czyli on ma na zasadzie odprowadzać ładnie tutaj wodę, przez używanie tej szpatułki przyspieszać mikrocyrkulację i oprócz tego działać też na kontur oka i taką pracę liftingującą. Możemy go też nakładać tu pod łuk brwiowy i oczywiście tutaj. Są dwa rodzaje ruchu, jeśli chodzi o aplikację oczu. Możemy po prostu iść w tą stronę, tak jak ja Wam teraz pokazuję, czyli na zewnątrz. I w tym momencie jest to aplikacja drenująca, czyli drenujemy tutaj pięknie to, co nam zalega. Jeśli chcemy przeciwzmarszczkowo, idziemy troszkę w odwrotnym kierunku. Ta szpatułka pomaga też, żeby sobie zrobić na przykład tu może nie tyle drenaż, ale właśnie taką liftingującą akcję, słuchajcie, jeśli chodzi o ten łuk brwiowy. To jest od wielu, wielu lat jeden z moich ulubionych produktów pod oczy, zawsze gości w moim top 3 i słuchajcie, Was przepraszam za te dźwięki z ulicy, niestety moja ulica stała się bardzo ruchliwą ulicą i ciągle ktoś tam właśnie albo krzyczy, albo właśnie tutaj włącza ten dźwięk właśnie taki właśnie, który mnie bardzo denerwuje, i ten klakson jest wszędzie.
I słuchajcie, ten krem, tak jak mówiłam, zawsze gości tutaj na moich top 3. On jest bardzo treściwy. Ja bym zalecała go dla osób już dojrzałych, czyli tak o 35 roku życia. Jeżeli macie taką chęć i pierwsze zmarszczki, możecie też go używać troszkę wcześniej. Natomiast pewne rzeczy pewnie nie będą zauważone tu, jeżeli stosują go osoby młodsze. Następnym kremem, którym chciałabym bardzo polecić i który zaraz od początku tutaj lansowania tego produktu wpadł mi w oczy, generalnie bym powiedziała, że jest to krem może jeszcze nie na mój wiek, ale tak jak mówię, ja zawsze polecam te kremy i tak się przyjęło tutaj w kosmetyce i w pielęgnacji, że jeżeli potrzebujemy takiego działania, to wtedy używamy. Jest to krem Estee Lauder, słuchajcie, Resilient Multi Effect. Resilient Multi Effect jest to taki magiczny krem w pięknym różowym tutaj opakowaniu, który zastąpił Resilient Lift. Resilient Lift miał za zadanie tutaj dla pań już w takim wieku 45-50, słuchajcie, właśnie liftingować i tutaj mieć taki efekt firming, czyli uniesienia i pojednolenia też skóry. Natomiast Multi Effect zastąpił go. Moim zdaniem jest to krem dużo, dużo fajniejszy, który specjalny ma specjalną taki ekstrakt tripeptide, czyli trzy różnego rodzaju proteiny, takie peptydy, które tu pojednolają, liftingują, ale co jest ważne, też drenują tu okolice oka. To jest generalnie, przyjęło się, że krem dla pań tu po 40-45 lat, bym tak powiedziała 50, ale po rozmowie tutaj z trenerką nawet stwierdziliśmy, że w zasadzie właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, w pielęgnacji tutaj stosuje się tą złotą zasadę, jeśli potrzebujemy takiej alternatywy, potrzebujemy takiego działania, to właśnie powinniśmy takich kremów używać, żeby zapobiegać. Dlatego powiem Wam, często spotykam osoby dużo młodsze, których stan skóry jest bardzo zaniedbany, no i nadużywanie tutaj pewnych kosmetyków powoduje, że ta skóra jest źle nawilżona, a to doprowadza właśnie do tutaj takiego uruchomienia szybkiego formowania się zmarszczek. Dla ciekawych zapraszam Was do mojego odcinka o właściwym nawilżeniu skóry. Ja myślę, że on jest aktualny dla każdej z nas. Czemu nie macie ochoty, to kliknijcie, on jest na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie, on jest już bardzo zużyty, ja nie chcę tak bardzo grzebać. On jest taki, ja go Wam muszę pokazać, tą konsystencję, bo ona jest bardzo, bardzo treściwa, ale nie wiem, czy tu widać, on ma takie drobinki w sobie. To nie są żadne drobinki złota, ani cokolwiek. To są po prostu takie drobinki, które rozświetlają, słuchajcie, okolice oka i od razu to oko nie wygląda na zmęczone. Jest bardzo ładnie zliftingowane i bardzo ładnie wygładzone. I dlatego ja pokochałam ten krem i właściwie polecam go wielu moim klientkom i one zawsze przychodzą bardzo zadowolone, dlatego że od razu widzimy to rozświetlenie, takie jakby ożywienie okolicy oka, a przy tym przy długotrwałym używaniu on ma działanie też liftingujące i te peptydy odbudowują pięknie tą strukturę skóry. Także on należy do top 3 kremów. I słuchajcie, ostatnim kremem, który Wam dzisiaj chcę pokazać, jest krem, o którym ja nigdy nie wspomniałam tutaj na moim kanale. To jest krem marki Suku. Marka Suku jest chyba nieznana w Polsce. Marka Suku jest japońską marką, bardzo podobną, bardzo zbliżoną technologicznie, jakościowo i produktowo do Kanebo Sensai. Kanebo Sensai jest bardzo znane, bardzo lubiane. Ja osobiście, jak byłam jeszcze w Polsce i pracowałam właśnie w Douglasie, polecałam moim stałym klientkom i sama byłam wielką fanką. Uważam, że jest to jedna z lepszych pielęgnacji. Słuchajcie, Suku jest tylko dostępne tutaj w Harrodsie, w Selfridges i był też dostępny w Feniku i jeszcze w jakimś jednym punkcie. Natomiast oni jakby się trochę zwijają, nie wiem czego, pewnie też tutaj pewne tutaj perturbacje może na drodze tutaj Japonia, Anglia, albo może nie dogadali się, nie mam pojęcia, może chcę być bardziej selektywny i być tylko w Harrodsie, Selfridges. No ale jest to marka, która jest dostępna, bardzo ekskluzywna, bardzo luksusowa. Cenowo, słuchajcie, ona też
dorównuje tu Kanebo. Ja bym powiedziała, że to jest ten sam pułap cenowy. Suku ma podobne technologie, podobne jakby nakładanie i tutaj całą filozofię i produkcję tych kosmetyków, te podwójne nawilżanie, podwójne oczyszczanie itd. itp. Ale nie o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Ten krem się nazywa Suku Intense Rich Eye Cream. To jest bardzo intensywny krem, bardzo bym powiedziała treściwy. On jest taki żółtawy, nie widać tu w tej lampie, ale słuchajcie, on jest bardzo treściwy, on jest najbardziej treściwy z tych wszystkich trzech kremów, które Wam dzisiaj pokazuję. I on jest pod wpływem tutaj temperatury ciała. Zobaczcie, że on pięknie od razu odżywia, nawilża i regeneruje skórę. I tak jest jego zadanie. To jest specjalny ekstrakt yuzu, który używany był zarówno w Kanebo, zarówno w Shiseido, jak i właśnie w Suku i wszystkich markach japońskich. To jest ich taka tradycyjna roślinka, która przypomina właściwie cytrus i ona ma w zasadzie regenerować, ale przy tym też działać na mikrocyrkulację, więc też tu będzie drenować pięknie okolice oka. Także widzicie, on jest najbardziej, naprawdę, słuchajcie, wierzcie mi na słowo, najbardziej bym powiedziała treściwy, bogaty, nie za dużo go nakładamy. Ja powiem Wam tak, może nie zauważyłam, jego stosowałam trochę, ale ja chcę bardziej odżywczo na noc. Nie zauważyłam może działania tylko drenującego, natomiast muszę się bardziej na tym skupić. Przepięknie pachnie, naprawdę. Natomiast jest wart polecenia dla skór bardzo suchych, odwodnionych, jak chcemy zregenerować i odżywić, bo to jest bardzo ważne i tą barierę taką hydrolipidową tutaj zapewnić. Także ja Wam go gorąco polecam. Być może nie słyszeliście, jeżeli nie ma go w Polsce albo nie możecie go dostać, nie możecie nawet spróbować, to gorąco zapraszam do stendu i tutaj do stoiska Kanebo, bo mówię, to są takie odpowiedniki też, ja bym powiedziała, bardzo, bardzo podobne, a ja bym powiedziała nawet te same, bo tak jak kiedyś Wam już wspomniałam, produkcja i manufacture jest sam, jest to, stoi za tym Kanebo. I to by było tyle. To są moje top 3 kremy, które ja Wam gorąco polecam. Gorąco polecam osobom, które by chciały zadbać o też drenaż, właśnie przeciwzmarszczkowy i przede wszystkim odżywienie. Są to kremy dla osób, bym powiedziała, bardziej zaawansowanych wiekiem, ale nie mówię tu o osobach, nie wiem, koło 50-tki, ale takie osoby, które widzą pierwsze zmarszczki, też mogą je używać po 25-28 roku życia albo widzą wyraźnie, że im taki krem jest potrzebny. To są kremy sprawdzone i powiem Wam, że może tylko biorę tutaj taką klauzulę do Multi Effect Estée Lauder, który jednak bym chciała, żeby skupiły się Panie tak koło 40-35 roku życia, najwcześniej używając tego kremu. Natomiast obydwa te kremy, jak Sisley La Integral czy Suku, ten Intense Rich Eye Cream, mogą być w zasadzie dla każdej osoby, która potrzebuje takiego, a nie innego działania. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je pod filmem. Mam nadzieję, że ten film Wam się bardzo podobał. Jeśli lubicie takie top 3 pielęgnacji, top 3 kremów, top 3, nie wiem, kremów przeciwzmarszczkowych, nawilżających, czy właśnie podoczy, tak jak dzisiaj Wam przedstawiam, dajcie koniecznie znać i zapraszam do zostawienia łapek w górę i oczywiście zapraszam serdecznie do subskrypcji. Mam nadzieję, że damy radę i niedługo nas będzie 1000, bo ten kanał już ma tyle lat, że wstyd, że jeszcze nie mam 1000 subskrypcji. A wiem, że dużo osób zagląda do mnie, także jak to mówią, w kupie siła, także zapraszam serdecznie do zostawienia też nie tylko lajka, ale subskrypcji i oczywiście piszcie do mnie, bo jest mi bardzo przyjemnie. Do zobaczenia, do następnego odcinka, pa pa! Zbiera perfumy właśnie dla, słuchajcie, pięknych butelek, zobaczcie. Ta odsłona Karoliny Herrera jest przecudna. Piękne stiletto, jak otworzymy właśnie, ta szpileczka odchodzi i mamy ten czysty zapach.